Internet ułatwia życie. Możesz znaleźć tam interesujące informacje i załatwić wiele spraw. Komputer czy telefon przyda się także podczas wyjazdu, kiedy potrzebujesz być w kontakcie. Kolejny dzień poza domem. Co możesz zrobić w wolnej chwili? Posłuchać audiobooka albo przejrzeć wiadomości w internecie. I wiecie co? Zaprzyjaźniłam się z cudowną osobą, która uczy się właśnie korzystać z internetu. Ciekawe co u niej. Cześć Zosiu! A gdzie ty właściwie jesteś? Wyjechałam na kilka dni za miasto. Właśnie weszliśmy z mężem do hotelu. No to cudownie. A jak ten pobyt zarezerwowaliście? Jak? Przez internet. Dobrze, że mi doradziłaś, inaczej to by się nie udało. Podobno nie mają już wolnych pokoi. Ale to musicie koniecznie wysłać zdjęcia z tego wyjazdu. Pewnie, jutro już na pewno coś będę miała. Tylko jak to się robiło? MMS-em albo komunikatorem. Pamiętasz tak, jak ci pokazywałam? A, tak, pamiętam. Pozdrów męża. Dzięki internetowi możesz być z bliskimi, kiedy tylko chcesz. Spróbuj. E-Polak potrafi.